koncentrujemy się na kolorowych ustach. Malujemy je i powiększamy. Ale od czego trzeba zacząć? Jeśli chcecie w makijażu uwydatnić usta, to musimy o te usta odpowiednio zadbać. Niewielka ilość balsamu albo tłustego kremu spowoduje, że usta będą wyglądały zupełnie inaczej. Na całą twarz nakładamy odrobinę rozświetlacza. Zaczynamy od czoła, potem policzki, nos i broda. Przepięknie ożywi nam kolor skóry. Przygotuje cerę do przyjęcia podkładu. Teraz sięgam po podkład. Potrzebuję jasny jego odcień. Jest to luksusowy podkład z białym szafirem. Daje totalne krycie, a jednocześnie poczucie nawilżenia. Odrobina korektora pod okiem bardzo nam się przyda. Ładnie rozświetli i odmłodzi nam cerę. Całość lekko pudrujemy. Przechodzimy do makijażu oka. Kredka w ciemnym kolorze. Zamknij. A teraz tę kreskę rozcieramy. Robimy efekt smokey eyes. Kolistymi ruchami musimy szybciutko rozprowadzić ołówek na 3/4 wielkości powieki dotąd. Bardzo dobrze. Nanosimy na środek powieki szary cień. Szary, błyszczący cień wydobywa oko, jeszcze bardziej je powiększając. Tuszujemy rzęsy. I przechodzimy do ust. Odrobiną korektora zamalowujemy granice ust. Teraz wklepujemy i delikatnie pudrujemy usta. Nie mamy teraz granicy własnych ust, możemy narysować sobie po prostu nowe. Sięgam po konturówkę w naturalnym odcieniu, bo takie najbardziej lubię. A teraz precyzyjnie obrysowujemy konturówką nasze usta, powiększając je. Zaczynamy teraz od środka na dole. Podstawa. I na zewnątrz. Aby uniknąć sztucznego efektu, należy rozprowadzić kontur do wewnątrz ust. Najlepiej robić to na naciągniętych, uśmiechniętych ustach. Wymęczyć się z tym ustem. Jeśli chcecie powiększyć usta, używajcie błyszczących pomadek, albo na pomadkę nałóżcie błyszczyk, albo używajcie produktów z błyszczącym brokatem. Zasada jest taka, że coś, co jest błyszczące, przyciąga i odbija światło, czyli efekt jest powiększający. Zaszaleje z kolorem. Soczyste pomarańczowe usta to hit tego sezonu. Ten kolor pojawił się na prawie wszystkich wybiegach modowych, więc warto zaopatrzyć się w taki błyszczyk albo pomadkę. Ja już skończyłam. Chcesz się zobaczyć? Jasne. Dobra, sięgam po lusterko. Wow, super. Mam dużo większe usta niż normalnie. I oczy nigdy takich nie miałam. Naprawdę super. Mam nadzieję, że spodobały Wam się soczyste usta Basi i że skorzystacie z paru trików charakteryzatorskich, jak powiększyć usta.